Kuba Mikulski ze mną, 1-1 Polska zremisowała z Kazachstanem. Kuba, chyba sukces. No można to nazwać naszym małym polskim sukcesem, tak. Sukces, Marcin Mikołajewicz, bramka w ostatniej minucie. No sam chyba Marcin tutaj kajał się na konferencji, sam stwierdził, że chyba gdzieś głowa być może nie dojechała, no bo trzeba przyznać, że mógł nawet sprawić, że Polska ten mecz wygra. Mógł, ale no rozlicza się jednak i z zawodników, i trenerów, rozlicza się z końcowego efektu, więc no to prawda, można mu teraz wypominać, że 5 czy 15 razy nie strzelił, tylko co z tego, skoro to jednak on strzelił tę decydującą bramkę, nikt inny, tylko właśnie on. Tak samo zresztą poprzednio, w poprzednich akcjach, nawet jak pudłował, to on do tych sytuacji strzeleckich dochodził, a pozostali zawodnicy miewali z tym problem. Największy plus meczu, trener Korczyński, który, jak przyznał tu trener Bianga, był reżyserem taktyki? No mam lekki ciężar z odbiorem tej taktyki, ponieważ moim zdaniem Kazachstan zagrało wiele słabiej niż na Mistrzostwach Europy. I na ile było to spowodowane naszą taktyką, a na ile geniuszem właśnie tej taktyki Błażeja Korczyńskiego, ciężko mi tak naprawdę na gorąco to ocenić, ale no z tego co widziałem, no i Iguita nie był w jakiejś nie wiadomo jakiej formie. No, to nie był ten Kazachstan, który widzieliśmy, który pokonywał Włochów na Mistrzostwach Europy. Myślisz, że można powiedzieć, że Kazachowie zlekceważyli trochę Polaków? Nie, w ogóle nie oczekiwałbym takich, jakichś takich ocen przesadzonych w jedną czy w drugą stronę. No to też są ludzie, oni też jak pojadą na Mistrzostwa Świata, to pojadą po raz pierwszy na te Mistrzostwa Świata. To też dla nich jest wielki sukces, nie mają co lekceważyć. No ale przyznaję szczerze, że chyba sam też się nie spodziewałeś remisu i nie postawiłbyś na pewno tutaj nawet tego remisu przed meczem. Znaczy, ja staram się przede wszystkim, przynajmniej publicznie, jakoś nie wypowiadać się przed meczem co do tego, co się następnie wydarzy, bo po meczu. Niestety ten futsal nasz jest bardzo zwodniczy, szczególnie już w polskim wydaniu. Myślę, że na pewno można powiedzieć, że ten remis to jest sukces, bo być może właśnie odezwą się teraz głosy, że można było wygrać, że można było tych bramek strzelić więcej, ale myślę, że tak naprawdę większość kibiców przed meczem ten remis brałaby w ciemno. Jeszcze to jest remis, który no jest, wystarczą dwie bramki przy remisie na wyjeździe, żebyśmy teraz to my awansowali. Więc naprawdę jak na futsal to jest bardzo dobry wynik. Może teraz w dwóch, trzech zdaniach podsumujmy indywidualnie zawodników. Rafał Krzyśka, MVP? Czy MVP, to nie wiem, bo też nie był to taki mecz jak z Hiszpanią, gdzie trzeba było się uwijać w pocie czoła. Oczywiście zrobił swoje, no przy bramce nie można mieć do niego jakichś pretensji. Zdecydowanie solidny występ. A co powiesz o jego grze nogami? No bo chyba tego najbardziej mi brakowało u Rafała dzisiaj. Te podania były no, w znakomitej większości niecelne. I grze nogami, i jeśli chodzi o dalekie wyrzuty, no to no, powiedzmy, że Rafał z pewnością ma pewne rezerwy, którymi może w rewanżu zaskoczyć Kazachów. Natomiast no, też się gra tak, jak przeciwnik pozwala. No, ciężko było też przy takiej ilości kibiców, przy takim stresie na początku, kiedy właśnie Rafał tych kilka piłek takich zepsuł, ciężko może było mu wejść w ten rytm. Natomiast no, im później, tym bronił zdecydowanie lepiej, grał do przodu także zdecydowanie lepiej. Rafał Krzyśka już podsumowany. Michał Kubik? Michał Kubik i Mikołaj Zastawnik to moim zdaniem byli tacy reżyserzy gry do przodu dzisiaj. Podobało mi się, jak w pierwszej połowie i ta dwójka zawodników i raz bodaj Dominik Solecki zerwali się przy linii i naprawdę przeprowadzili bardzo ładne indywidualne akcje. No szkoda, może troszeczkę zabrakło tego w drugiej połowie, ale zdecydowanie byli to bardzo kreatywni zawodnicy. Dalej mamy Daniela Krawczyka. Mało w pierwszej połowie, głównie jako wycofany bramkarz. W drugiej pokazał, że jest ten ciąg, mimo no, już też pewnego wieku Daniela, to był naprawdę szybszy od Kazachów. Tutaj też właśnie jestem troszeczkę zaskoczony, bo w pierwszej połowie Daniel Krawczyk wszedł tylko i wyłącznie jako właśnie wycofany bramkarz, bodaj dwa razy, bo później też już go zastępował na tej pozycji Sebastian Wojciechowski. No w drugiej połowie miał bodaj dwie zmiany, no i no nie, moim zdaniem grał za mało w ogóle, żeby go oceniać. Oddał jeden strzał, który ewentualnie mógł być zamknięty przez Roberta Gładczaka, ale no to jest mało, ale i grał mało. No Adrian Pater tu chyba nie mamy za dużo do powiedzenia, wszedł na moment na parkiet. Sebastian Wojciechowski. No, muszę przyznać, że nie jestem fanem gry tego zawodnika i w pewnym momencie
chciałem zacząć liczyć, ile, jaki jest procent jego celnych podań, bo grać może z pewnością efektownie, natomiast czy efektywnie, no nie jestem przekonany i moim zdaniem w tym meczu także, w tym meczu nie błysnął. Dalej mamy Macieja Mizgajskiego, który dzisiaj był bardzo ciekawym z punktu widzenia taktycznego zawodnikiem. Wchodził na te stałe fragmenty gry jako wycofany bramkarz. Kilka dobrych uderzeń, no i dwa razy obronił Igita, raz obronił Marcin Mikołajewicz, ale widać, że taka, można powiedzieć, pozycja kopacza, niczym w futbolu amerykańskim, wchodził typowo zadaniowo i chyba to się sprawdziło, choć bramka nie padła. No to właśnie chyba jest jedno z tych odkryć właśnie Błażeja Korczyńskiego, bo de facto ten zawodnik wchodził też przy paru innych okazjach właśnie już w drugiej połowie jako wycofany bramkarz, ale właśnie chyba jego jedyne zadanie to było oddać strzał z dystansu. No bardzo mi się to podobało i generalnie podoba mi się w koncepcji trenera Błażeja Korczyńskiego i Andrzeja Biangi, że są zawodnicy, którzy mają określone zadania na boisku. Oni nie muszą być świetni, najlepsi we wszystkim, co tłumaczy też pewne powołania, bo ktoś może powiedzieć, że nie grają najlepsi zawodnicy. Właśnie być może trenerzy odkrywają w tych zawodnikach jakiś jeden konkretny element, który ich uważają, który ich zdaniem w tym konkretnym meczu się przyda. No i rzeczywiście bramka z tego nie padła akurat, ale no, było to z pewnością dla Kazachstanu zaskoczenie. Dominik Solecki, no, o Mikołaju zastawniku już powiedziałeś, jeden z większych plusów. Dominik Solecki, przede wszystkim chyba zaskoczenie, że po tak długiej kontuzji zagrał. Tak, i to zagrał na bardzo dobrym poziomie i to nie tylko do tyłu, ale także kilka akcji do przodu bardzo ciekawych zaprezentował, zdecydowanie występ na plus. Tomasz Lutecki, też byłem zaskoczony, że dostał tyle minut w tym spotkaniu. Tak, to prawda, przy czym to chyba był zawodnik, który w tym meczu był mniej kreatywny od swoich kolegów, których wymieniałem na początku, ale to też dobrze, że tacy zawodnicy są powoli wprowadzani do kadry, że nie jest to cały czas mieszanie łyżeczką w tej samej herbacie i oczekiwanie, że będzie to lepiej, tylko to są po prostu nowi zawodnicy. Marcin Mikołajewicz, tu moglibyśmy pogadać sporo, no chyba najbardziej aktywny zawodnik naszej drużyny. Szkoda, że zabrakło tej skuteczności, ale też bardzo, bardzo walczący dzisiaj, bo kilka też przechwytów w defensywie. Tak, to prawda, to był bardzo dobry występ Marcina. No, zabrakło oczywiście tej skuteczności. Można powiedzieć, że troszeczkę jest jak w lidze, natomiast no, zawodnika ocenia się przez końcowy rezultat. No, on tę decydującą bramkę strzelił. No, nie można w związku z tym mieć do niego zbyt wielkich pretensji, bo tutaj zaraz by się okazało, że oczekujemy wygranej z Kazachstanem 7-1, jakby o to tutaj wszyscy wykorzystali swoje sytuacje strzeleckie. Dalej mamy Tomasza Kriezela. Spodziewałem się chyba trochę więcej po Tomku. Znaczy, moim zdaniem to też był bardzo dobry występ, no ale najbardziej mnie smuci właśnie to, że w tej takiej ofensywnie nastawionej czwórce z zastawnikiem i Kubikiem, że zabraknie tego zawodnika w rewanżu po tym, jak dostał drugą żółtą kartkę. Ciężko będzie tę lukę zapełnić, bo jest to no, zawodnik, który bardzo no, nie boi się, po prostu gra odważnie, wchodzi między Kazachów. No, mam nadzieję, że trenerzy będą mieli koncepcję, żeby go zastąpić. Dalej mamy Michała Marka. Też zaskoczyła mnie jego obecność w składzie i chyba pozytywny występ. No pozytywny występ, ale no, z pewnością nie wyróżnił się tak jak Marcin Mikołajewicz, bo nie przypominam sobie jakiegoś groźnego albo w ogóle strzału Michała Marka w tym meczu. No, jako zmiennik tak, natomiast no mówię, nie błysnął, nie dochodził do takich pozycji strzeleckich jak Marcin. Robert Gładczak, trochę obawiałem się po chyba nieudanym jego meczu z Hiszpanami chociażby. No dzisiaj myślę, że na plus występ zawodnika Clearek Suchorzów. Tak, to zdecydowanie można powiedzieć, że to jest zaskoczenie in plus właśnie, ponieważ jest spore grono odbiorców futsalu, którzy na grę tego zawodnika patrzą z pewną podejrzliwością, ale no, cieszę się, no, to był również bardzo dobry występ w jego wykonaniu. I tak samo oprócz tego, że w defensywie był to solidny występ, to tak samo kilka razy Robert próbował także gry do przodu, co powiedzmy nie jest jego główną domeną, ale także bardzo przyzwoicie to wychodziło. Podsumowaliśmy grę wszystkich zawodników. Trener Andrzej Bianga powiedział na konferencji, że nie ma jeszcze wiedzy, jak Polacy będą jechać na ten mecz wyjazdowy do Kazachstanu. No, chyba trochę może to martwić, że jeszcze tego planu na rewanż nie ma. Czy planu logistycznego
nie przejmowałbym się tak bardzo, ponieważ no tutaj akurat trener już wspominał, kiedy zacznie się zgrupowanie i że po 3 dniach w Warszawie polecą do tych aumatów. Mam nadzieję też, że w głowie, jak to trener Bianga powiedział, głównego reżysera taktyki, czyli Łażeja Koczyńskiego, jest już jakiś pomysł właśnie na to spotkanie, bo no, trenera rozliczają wyniki i jak na razie obaj trenerzy, ta kadra przechodzi ten bilans jak najbardziej na plus. Myślisz, że czas teraz gra trochę na niekorzyść reprezentacji Polski, że trener KKU, mając już materiał z tego meczu, będzie dużo lepiej przygotowany w Kazachstanie? Nie, szczerze mówiąc, nie uważam tak. Bo moim zdaniem, tak jak na samym początku powiedziałem, Kazachstan nie zagrał też swojego najlepszego w ciągu ostatnich 2 miesięcy meczu. I obawiam się, że wystarczy, że wskoczą troszeczkę na wyższy level, tak jak właśnie było na mistrzostwach, i już możemy mieć pewne problemy. Z drugiej strony, no, to co również już powiedziałem, przy dobrym remisie bramkowym, także ten wynik nas będzie satysfakcjonował. O ile tylko nie stracimy w Kazachstanie na samym początku jakichś, nie wiem, 2-3 bramek, to naprawdę no możemy liczyć na pewną niespodziankę, to aż ciężko przechodzi przez gardło. Natomiast no, cieszmy się, że graliśmy dzisiaj z Kazachstanem, a nie na przykład z jakąś Hiszpanią, która rozjechałaby nas na łopatki i teraz do Hiszpanii zastanawialibyśmy się tylko, zawodnicy mogli zastanawiać, jakie, nie wiem, jakie ręczniki i klapki sobie zabrać, bo nie jechaliby tam wygrać tego meczu. Na koniec można powiedzieć, że futsalowo jesteśmy bardzo zadowoleni. Ale organizacyjnie tutaj chyba trzeba powiedzieć szczerze, że było kilka wpadek. Przede wszystkim brak kompletu publiczności. Taksówkarze szczecińscy nie wiedzieli, że gra dzisiaj reprezentacja Polski w Szczecinie. Ja też szczerze przyznam, że nie widziałem nigdzie w Szczecinie żadnego plakatu promującego czy baneru i jestem tym troszeczkę zaskoczony. Nie wiem, nie będę się teraz licytował, czy było tam na trybunach 3000 kibiców, czy 4000, czy ile, bo nie ma to jakiegoś znaczenia. Myślę, że no, pewne sprawy można było lepiej dograć, tym bardziej, że Szczecin akurat bardzo dobrze znamy z tego, że potrafi to robić, tylko wydaje się, że robili to troszeczkę inni ludzie, niż robią to mecze Pogoni. Prasowej, no tutaj też chyba wpadka organizatorów, brak tłumacza, gdzieś dziennikarze wspólnymi siłami próbowali tłumaczyć rywalom, co tak naprawdę było mówione na konferencji. No, ja na tle tego przypominam sobie swój wyjazd do Rygi, gdzie rekord grał UEFA Futsal Cup, jedną z rund, i można powiedzieć, że tam była to, ta impreza była jakimś wydarzeniem półsportowym, półtowarzyskim, ponieważ na obiekcie, gdzie było to rozgrywane, odbywało się także milion innych zajęć jednocześnie. Natomiast tam no, organizatorzy stanęli na wysokości zadania o tyle, że przynajmniej każdy wiedział, co ma robić, gdzie ma pójść i co ma zrobić. I nie było żadnego problemu z tłumaczami chociażby. No, ale miejmy nadzieję, że to też będzie jakaś lekcja na przyszłość, bo dawno nie było tak ważnego spotkania w Polsce. No. Jednego spotkania, nie mówię o turnieju, jak chociażby w Krośnie, ale tak, żeby nie było może smętnie na koniec, pozytywnie jesteśmy nastawieni po tym meczu w Szczecinie. No zdecydowanie pozytywnie, żebyśmy tylko nie zostali zbyt szybko na ziemię sprowadzeni, bo no, mam nadzieję, że do tej Kolumbii jednak polecimy, że PZPN będzie miał problem w postaci tego, że oto nagle tutaj musi rezerwować jakieś 20 czy 25 biletów do... Na drugi koniec świata praktycznie. Dokładnie. Bardzo, bardzo chciałbym, żeby PZPN miał ten problem i trzeba się było zastanawiać nad tą logistyką. Trzymam kciuki. Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy ze Szczecina. Zadowoleni, jak chyba wszyscy polscy kibice. Po meczu Polska-Kazachstan, przypominam, 1-1 i wciąż kwestia awansu jest otwarta.